Hej, dzisiaj będzie na temat książki Telefonistka. Książki nie przeczytałbym, gdybym nie został poproszony o recenzję. A zostałem poproszony o recenzję raptem 2 dni temu i już recenzja się ukazuje. To znaczy, że dbam o fanów. Ktoś mógłby powiedzieć, że pewnie dlatego, że ich mam bardzo mało, ale myślę, że nawet gdybym miał 2 razy więcej fanów niż teraz, a nie trzeba wiele osób, żeby miał 2 razy więcej fanów niż teraz, to i tak bym dalej dbał o fanów. I teraz już może przejdziemy do rzeczy, co się tyczy książki. Podobała mi się i na pewno będę chciał się odnieść do wielu negatywnych opinii, bo czytałem, opinie są raczej kiepskie. I nie zgadzam się z opiniami, że książka jest o niczym, że dotyczy zagadnień już nieaktualnych, jest wręcz przeciwnie, ale o tym zaraz. Przede wszystkim książka nie do końca jest tylko o jednej kobiecie, czyli o tej pani Vivian, zdaje się, która jest telefonistką. Myślę, że autorka raczej kreśli opowieść o społeczności, o małym miasteczku i o korelacjach między jednostką a społeczeństwem, ale też to widać w konstrukcji, bo mamy rozdziały śledzone z perspektywy różnych osób, więc ja raczej traktowałem książkę jako opowieść o małej społeczności i tych wzajemnych relacjach. Jeśli chodzi o postacie, są wiarygodne. Uwaga, będą spoilery. Zwróćcie uwagę, że nawet ta główna zła kobieta, czyli ten główny zły boss, ona nie jest jednowymiarowa. Jej przeszłość skrywa pewną traumę, pewien wybór, który rzutuje na tym, jakim ona jest człowiekiem. Dużo o nim myślałem, bo ona miała w pewnym momencie do wyboru albo miłość, albo status społeczny. Wybrała status społeczny i z racji tego, że wybrała status społeczny, no zatraciła się w tym statusie społecznym. Wydaje mi się, że po prostu działając na rzecz małego miasteczka, na rzecz tego swojego statusu, starała się zapomnieć o dawnej miłości pachnącej benzyną. I właściwie wszystkie postacie w książce nie są jednowymiarowe. Mają swoje wady, mają swoje zalety, główna bohaterka podobnie. Bo tam też były zarzuty odnośnie tego, że główna bohaterka to ma swoje wady. No jasne, że ma swoje wady, bo książka jest według mnie realistyczna, ponieważ pokazuje świat nie czarno-biały świat, pokazuje świat pełen różnych odcieni. To jest raczej, postacie są dobre, dialogi są bardzo dobre, a najlepsze są spostrzeżenia autorki i to, jak w błyskotliwy sposób wczuwa się w umysł danej postaci, czyli na przykład młoda dziewczyna rozumie i myśli w sposób, jaki rozumie i myśli młoda dziewczyna. Facet myśli jak facet, kobieta myśli jak kobieta, czyli rzeczywiście autorce udaje się spojrzeć na świat oczami bohatera, który aktualnie działa, aktualnie coś robi na kartach powieści. To też bardzo duży plus. Ponadto wydaje mi się, że bardzo błyskotliwe są różne spostrzeżenia, występują zabawy słowem, dobrze się to czyta, jeśli chodzi też o konstrukcję, bo też były zarzuty, że jest chaotyczna. Nie wydaje mi się, że była chaotyczna ta konstrukcja. Autorka rzeczywiście skacze po linii czasowej i tak dalej, ale wydaje mi się, że robi to w sposób zamierzony i że jest pewien system w tym chaosie. Tylko po prostu trzeba się trochę skupić i pomyśleć. No, i na koniec może przejdę do najważniejszego, to znaczy do tego, że ludzie piszą w komentarzach, że no jest książka jest nieaktualna, no bo kto w dzisiejszych czasach, prawda, przyjmowałby się tym, że kobieta powiedzmy ma nieślubne dziecko, i bo w tych latach 50. Dotykał ją ostracyzm, taką kobietę dotykał ostracyzm. No, a wydaje mi się, że właśnie książka jest pod tym kątem bardzo aktualna, ponieważ okej, zmienił się może kierunek, w którym płynie taka ta rzeka, ale ludzie dalej potrzebują iść z prądem, bo
no powiedzmy, w tych latach 50. w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście, powiedzmy, dziecko, urodzenie dziecka bez ślubu było wielkim skandalem, wielką ujmą na honorze rodziny czy kobiety. I to po prostu to było nie do pomyślenia i dzisiaj nam się wydaje, że to przecież to było bez sensu. Jak można tak wykluczać ludzi? Przecież my przez te 70 lat społeczeństwo poszło do przodu i już nie jest takie, nie wiem, nazwijmy to, nie dąży tak, z taką łatwością, nie wyklucza ludzi. No, otóż dalej wykluczamy, dalej ludzie potrzebują iść z prądem rzeki, tylko po prostu mamy inną rzekę. Mamy inną ideologię w inne rzeczy większość ludzi wierzy, ale dalej ludzie przecież aktualnie to, co się teraz dzieje, ludzie są wykluczani za głupoty przecież ze społeczeństwa. Wystarczy, no nie wiem, nie poprzeć jakiejś ideologii, z kimś się nie zgodzić, powiedzieć coś, co może kogoś innego obrazić i jesteś wycięty, jesteś wykluczony. To jest dokładnie to samo, co miało miejsce w tym małym miasteczku z książki, tylko że wykluczamy za inne rzeczy. Więc książka jest jak najbardziej jest aktualna i właśnie zarzuty z różnych forum, że no ktoś się tam nie potrafił wczuć w to, w losy, no bo jak tak można wykluczyć człowieka za byle głupstwo? No przecież teraz też ludzie są wykluczani za byle głupstwo. Ponadto, nie wiem, no ja jak czytam książkę fantazy i tam są smoki i magia, no to też się wczuwam, chociaż smoków i magii nie ma na świecie. A tutaj mamy temat wykluczenia, który jest mega aktualny. To jest mega aktualne to, co się teraz dzieje, to, że ludzie potrzebują iść z prądem, że tak bardzo źle patrzą na tych ludzi, którzy myślą inaczej. To jest mega aktualny temat, więc jeśli ktoś ma problem z identyfikowaniem się z tym problemem, bo on jest raptem osadzony 70 lat temu i po prostu wykluczają ludzi za coś innego, no nie wiem. Nie wydaje mi się, że to jest zarzut, wydaje mi się, że to jest po prostu brak jakiejś empatii, brak wyobraźni i tak dalej. I może dość ostro się wypowiadam na ten temat, ale naprawdę zarzuty odnośnie tej książki skupiające się na tym, że jest, no, że już że temat jest nieaktualny, według mnie są wyssane z palca. Także podsumowując, postacie są dobre, nie są jednowymiarowe, nie są napisane na kolanie, każdą postać w jakiś sposób można usprawiedliwić, nie wszystkie postacie da się lubić za wszystko, to jest dobre. Autorka potrafi wejść w głowy poszczególnych postaci i myśleć tak, jak ta postać by rzeczywiście myślała. Jest oddany klimat, bardzo dobrze jest oddany klimat, czuć ten klimat tej małą miasteczkowości. Fabuła też jest bardzo dobrze zrobiona, występują zwroty akcji, które zupełnie nie są wymuszone, które wynikają z treści, nie są sztuczne, napompowane i tak dalej. Nie mamy ekspozycji, czyli jakichś wyjaśnień niepotrzebnych, gdzie ktoś stoi to jak wiecie, w filmach postać jakaś by stanęła przed kamerą i zaczęła opowiadać, kim jest. Tego nie mamy, trzeba się domyśleć, książka jest wymagająca, język jest lekki, jest błyskotliwy, dialogi są dobre, masa fajnych spostrzeżeń i smaczków też, bo na przykład ta główna bohaterka znajduje się w innym mieście pod urzędem, pod jakimś tam urzędem, już nie będę zdradzał jakim, zauważa, że nie ma ławek, i przecież mówi, że nawet ich burmistrz załatwił ławki. I po 100 stronach okazuje się, że owszem, on załatwił ławki, ale z troszkę innego powodu niż bohaterka myślała. I takich smaczków jest naprawdę sporo, czyli autorka rzeczywiście przemyślała treść, przemyślała uniwersum. Mi się bardzo podobało. Zachęcam, serdecznie polecam do przeczytania książki i dziękuję za prośbę o recenzję, bo sam z siebie bym takiej książki po prostu nie zaciekawił mi się sam siebie, także bardzo dziękuję za prośbę o recenzję, pozdrawiam.